Dzień dobry, Świnoujście. Dzień dobry, Polsko. Dzisiaj jesteśmy w marinie, w basenie północnym. Jest godzina 9:20. Na słonku ciepło, ale wieje dosyć chłodny wiatr. Termometr w samochodzie pokazywał 19-20 stopni. A tak prezentują się jachty, które stoją w świnoujskiej marinie. Zapraszamy do Świnoujścia. Kto może, nad morze. Nie wiem, czy słyszycie, ale trochę wieje. No i powiem wam, że to jest taki chłodny wiaterek. Dzisiaj rano w radiu pani dziennikarka chyba sobie chciała zażartować. Albo rzeczywiście tak jest, że po weekendzie skończą się fale upałów i przyjdzie ochłodzenie. Także tu w Świnoujściu może być 10 stopni. Mieliśmy lipiec w tamtym roku taki, że było rano 9-7 stopni. Więc dlaczego w tym roku miało być inaczej? Zobaczcie, w marinie nie tylko jachty, ale również kampery, wany. Są tu piękne miejsca postojowe z widokiem na kanał, na marinę. Także zapraszamy do Świnoujścia. Jak ktoś nie jest cebulakiem, no to kto może nad morze. Pełna infrastruktura, woda, prąd. Chciałem powiedzieć gaz, ale gazu nie. Nie ma. Na tym skończymy ten spacer. Powolutku. Za chwileczkę jeszcze wam pokażę miejsce, gdzie teraz cebulaki przyjeżdżające do Świnoujścia znalazły sobie miejsce. Na końcu ulicy Jachtowej. Teraz tam załatwiają swoje potrzeby w lesie. Na szczęście mamy na uzdrowiskowej spokój, ciszę. Można sobie spokojnie przyjechać, zaparkować, pójść na spacer z dziećmi, z wnukami, z psem na plaży dla psów. Także dzieje się. No ale cebulaki chowają się po krzakach. Miłego dnia. Trzymajcie się. Miłego odpoczynku, pięknej pogody, owocnej pracy. I zapraszam do dalszego oglądania. Gdzie srają teraz cebulaki? Na Jachtowej. Tak to wygląda. Liczmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Idziemy dalej. Dziewięć, dziesięć, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, byliśmy jeszcze dalej. No tu się jeszcze słońce schowało. 19. 20, 21, 22, 23, 24, no około 25, już nie będę tam dalej szedł.
Szkoda mojego bezcennego czasu. Tak to wygląda. Gdyby ktoś się pytał, gdzie się podziały cebulaki, w związku z tym, że zostały zrobione bramownice i teraz normalnie ludzie mogą parkować na ulicy Uzdrowiskowej, no to są na Jachtowej. Teraz tutaj zostawiają swoje nieczystości. Taki oto mamy klimat. A samochody różnej maści. Pół na pół. Połowę Polaków, połowę Niemców, Szwedów. Także tak to wygląda. No na szczęście mamy swoje miejsca. My możemy sobie zaparkować blisko plaży. Jeżeli restauratorom to nie przeszkadza tutaj, że im srają po lesie, ich sprawa.